Pani Monika jest mieszkanką wsi Bułaków w powiecie gostyńskim. Od lat zajmuje się rzeźbieniem baranków z masła. Cała historia miała swój początek bardzo dawno temu, kiedy pożyczona foremka do wyciskania baranków z masła nie wróciła do właścicielki. Wtedy właśnie przyszedł pomysł na wykonanie wielkanocnego baranka własnoręcznie. Przecież jak baranek wygląda, to mniej więcej wiem, nie? No i mówię, zobaczę, bo ja nieraz dostałam, to też robili inaczej zupełnie, ale jak go to widziałam, to jednak mówię, ja mu trochę może inny gust, nie? Jak mówi pani Monika, najlepszym masłem do wykonania baranków jest masło gostyńskie. Ja tylko znam tego, bo ktoś mi przyniósł i inne, i one była niby kostka wyglądała taka sama, ale że była, można powiedzieć, tak, nie? A tu pani to chce mieć po prostu grubość czy coś, nie? Z jednej kostki masła mogą powstać dwa małe lub jeden duży baranek. Z dużego to tak, nie? A jak małe, to widzi pani, to kraje na pół. Pierwszym etapem jest wykrojenie odpowiednich fragmentów, aby uformować tułów i głowę. Każdy odkrojony fragment masła przyda się w późniejszym etapie. Nie zawsze się mi tak użnie, jakbym powinna, nie, ale to tym. Jak wspomina pani Monika, głowa jest najważniejszym i najtrudniejszym elementem do wykonania. To jest to najważniejsze do robienia, tak bym powiedział. Uformowanie głowy baranka wymaga wiele precyzji i czasu, aż uda się osiągnąć zamierzony efekt. Teraz trzeba to wszystko, to pani trzeba jakoś przylepić, nie? Uformować, nie? Pani Monika dba o każdy szczegół. Nie wyobraża sobie, aby jej baranek nie miał uformowanych nóżek. Nóżki, nie? No widzi pani, to starosze tutaj. Widzi pani, jak to się wykrowa? No. I teraz tej strony tak samo. Teraz pani widzi pani, już jest tu nóżka, to jest zrobiono. A potem dopiero szlify, ja z reszty to za już jestem. Teraz przyszedł czas na uszka i ogonek. Uszka niektórego są większe, niektórego, bo zależy, a mi się to uda, nie? Przedostatnim etapem jest nakłuwanie masła, aby odwzorować wełnę baranka. Pani Monika bardzo sumiennie i starannie podchodzi do swojej profesji. Jeszcze mi się nie podoba to troszeczkę ten dziubek. W ostatnim etapie pani Monika przyozdabia baranka. Nasiona pora idealnie nadają się na oczka i kopytka. Czerwony języczek jest wykonany z kawałka czerwonego papieru. Tak wykonany baranek ląduje w lodówce, aby po poświęceniu trafić na świąteczny stół. Gdy zapytaliśmy panią Monikę, czy wróciłaby do baranków z formy, gdyby jednak ta po latach odnalazła się, odpowiedziała stanowczo. Nie,